Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się proces prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, oskarżonego o przekroczenie uprawnień i przekazanie nagrań z miejskiego monitoringu osobom nieuprawnionym. Prezydent został prawomocnie uniewinniony. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski przekazał nam, że sąd drugiej instancji utrzymał w mocy uniewinniający wyrok Sądu Rejonowego w Malborku z lipca ubiegłego roku. Przypomnijmy, że malborska prokuratura żądała dla prezydenta Tczewa grzywny w wysokości 5 000 zł, a oskarżyciel posiłkowy kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 5 000 zł zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła tak zwanej afery plakatowej, mającej swój początek w 2015 roku, polegającej na ujawnieniu domniemanych sprawców akcji plakatowej uwidocznionych przez miejski monitoring i przekazaniu tego nagrania na potrzeby postępowania sądowego. Cieszę się osobiście z rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego, ponieważ zarówno Sąd Okręgowy w dniu dzisiejszym, jak i Sąd Rejonowy w Malborku w wyroku sądu pierwszej instancji potwierdziły w swych orzeczeniach, że pan prezydent Mirosław Pobłocki zachowaniem swoim nie naruszył norm prawa, zatem podlegał uniewinnieniu. Wyrok wydany w dniu dzisiejszym jest wyrokiem prawomocnym, niezaskarżalnym w drodze zwyczajnych środków odwoławczych. Oskarżyciel posiłkowy Tomasz U. nie chciał skomentować wyroku przed naszą kamerą. Tczewianin występował przed sądem w roli osoby pokrzywdzonej, ponieważ zidentyfikował siebie na nagraniu z miejskiego monitoringu, które według niego zostało zabezpieczone niezgodnie z prawem. Tomasz U. przekazał nam, że wystąpi do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wówczas zdecyduje, czy złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Podobnie brzmi krótki komentarz prokuratury rejonowej w Malborku, która oskarżyła prezydenta Tczewa. Po zapoznaniu się z pisemnymi motywami zawartymi w uzasadnieniu, o które się zwrócimy, będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Uniewinniony prezydent Mirosław Pobłocki odmówił komentarza przed naszą kamerą. Zamieścił na Facebooku wpis o następującej treści. Zawsze to mówiłem i powtórzę kolejny raz. Byłem i jestem niewinny, co potwierdził kolejny sąd. W dniu dzisiejszym w mojej sprawie wydano wyrok prawomocny. Dziękuję wszystkim za każde udzielone wsparcie.